Uwaga, ogłaszam stan podwyższonej gotowości. Już zaraz 8 marca, więc Dzień Kobiet. A jeżeli nie chcecie ograniczyć się tylko do jakiegoś prostego kwiatka, tylko sprezentować coś użytecznego swoim bliskim kobietom, no to ratuję Wam skórę, bo tak się składa, że mam 5 propozycji faktycznie sprawdzonych przeze mnie urządzeń, które warto kupić lepszej połówce, matce, żonie, córce. Jezu, tak jakby żona nie była lepszą połówką, ale wiecie o co chodzi. Po prostu kobietom w ten szczególny dzień. Zapraszam do materiału. No ja nie będę owijał w bawełnę. Trochę już w tym świecie technologii siedzę, więc mam całkiem sporo różnych sprzętów, które kiedyś tam przetestowałem. Jednym z nich jest kamera samochodowa Prido i5. I powiecie, kamera samochodowa na Dzień Kobiet? Co to jest w ogóle za pomysł? Dobry pomysł. Bo tak się składa, że to jest po prostu użyteczny dodatek do samochodu, a wiemy, jak to z kobietami jest. Uwielbiają samochody. Dobra, może nie wszystkie, ale też jest sporo różnych samochodziar, również w moim otoczeniu, więc jeżeli wasza druga połówka, albo matka, albo siostra jeździ autem, to przydaje się kamera samochodowa. Kilka lat temu ta kamera dostała na naszym kanale całkiem niezłą notę. No i nie bez powodu, bo była budżetowym wyborem, który oferował całkiem niezłą jakość obrazu. W porównaniu z takimi naprawdę tanimi modelami, czy to charakterystycznymi dla konkretnych sklepów, jak Media Expert z Getse Jensen, czy po prostu jakimiś chińskimi no-name'ami, jest lepiej. No i pokuszę się o stwierdzenie, że Prido i5 ciągle jest całkiem niezłym wyborem, nawet pomimo upływu lat. Chociaż inne propozycje też są w naszym artykule. Po pierwsze, nagrywa w jakości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Obraz jest naprawdę niezły za dnia. Nocą jest nieco gorzej, ale i tak w bardziej kontrastowych, ciemniejszych lub jaśniejszych warunkach całkiem niezłą robotę robi tutaj obecna funkcja WDR, Wide Dynamic Range. I ogólnie chodzi o to, że kamera automatycznie stara się wyciągnąć więcej informacji z tych właśnie jaśniejszych i ciemniejszych przestrzeni. Nie ma tu szeregu naprawdę ciekawych i skomplikowanych rozwiązań technologicznych, bo to budżetowa kamera, natomiast wszystko to, co najważniejsze jest, jakieś nagrywanie w pętli, zabezpieczanie nagrania przy wypadku. Jest przycisk SOS, jest tryb parkingowy, w którym kamera czuwa, sprawdzając, czy ktoś przypadkiem nie stuknął auta podczas postoju pod domem. Ogólnie to jest spoko zakup i bardzo użyteczna i ważna rzecz w przypadku kierowców. Ej, a teraz coś ważnego. Tak się składa, że mamy social media. Jest TikTok, jest Instagram, jest grupa testerzy wideotestów. Koniecznie tam zajrzyjcie, bo redaktorzy, jak i użytkownicy pomagają z różnymi problemami technologicznymi. Do zobaczyska. Kolejna propozycja to smart zegarek i to nie banalny, bo jak sami widzicie, bardzo elegancki, a przy tym jak na taki sprzęt relatywnie niedrogi. Smartwatch Manta Diamond Lusso w wersji SWD01 akurat tutaj to ciekawy prezent dla nowoczesnej kobiety. Współpracuje z telefonami na Androidzie, współpracuje z iPhone'ami, jest wodoodporny, ma IP67. Ogólnie to jest ciekawy wybór. Szczególnie warto zwrócić uwagę na metalową kopertę i metalowy pasek. Osadzono w nim cyrkonie, przez co wygląda po prostu niebanalnie. Można zamienić pasek na silikonowy, natomiast myślę, że ten metalowy wygląda nieco lepiej. Przy pomocy dotykowego ekranu, tak, jest tu dotykowy ekran, można sterować ustawieniami tego zegarka, bo to jest smart zegarek, a to oznacza, że ma szereg różnych funkcji. Przy jego pomocy można rozmawiać przez Bluetooth, sprawdzać powiadomienia z telefonu lub sterować muzyką. Ma też bardziej typowe funkcje, jak pulsoksymetr mierzący poziom tlenu we krwi, no i pulsometr mierzący tętno. Do tego jest sporo trybów sportowych, mierzy też spalone kalorie i jest też kalendarz cyklu menstruacyjnego. No, nie mogło tego zabraknąć. Producent dorzuca też w zestawie biżuterię polskiego jubilera Yes. To jest dopasowana kolorystycznie bransoletka pozłacana, która wygląda po prostu niebanalnie, no i to jest też dosyć nietypowy element w smartwatchach. Trudno mi sobie teraz przypomnieć jakikolwiek smartwatch, który dorzucał biżuterię. Taki zestaw na pewno będzie ciekawym prezentem. Kolejna propozycja, która jest trochę niezbędnikiem nowoczesnej kobiety, to słuchaweczki bezprzewodowe. Na dodatek takie, z których korzystałem przez wiele, wiele lat. Do momentu, aż sam je manualnie zepsułem, ale to szkoda gadać, co z nimi zrobiłem. Szukam teraz nowych. Jeżeli macie jakieś polecenia, no to dajcie znać, bo będę musiał wrócić chyba do tych. W każdym razie, cieszą się w necie nie bez powodu świetnymi opiniami, no i też mogę je zachwalać, bo brzmią naprawdę nieźle. Świetnie sprawdzają się przy słuchaniu muzyki, jak i podcastów. Muzyki również elektronicznej, tej bardziej basowej, bo jest też equalizer w aplikacji dostarczanej przez Sony, no i tam można sobie podbić bas. Naprawdę nieźle to brzmi. Z takich konkretów, słuchawki wspierają kodek AAC. Dodatkowo mają dosyć ciekawą funkcję producenta. Poprawiają dźwięk za pomocą technologii
technologii DSEE i faktycznie mogę zaświadczyć, że nieźle brzmiały wszelkie utwory, które puszczałem na tych słuchaweczkach. Są niewielkie, bo pozbawione dodatkowego pałąka, także pracują nawet przez 20 godzin na jednym naładowaniu, po wliczeniu dodatkowego czasu z etui powerbanka. Występują w kilku wariantach kolorystycznych, o czym warto pamiętać, bo można je w ten sposób dostosować do indywidualnego stylu albo po prostu do ulubionego koloru kobiety, którą obdarowujemy. Ja osobiście gorąco polecam. Kolejna propozycja to żelazko. I zanim mnie zjecie i powiecie, że to bardzo wyzywająca propozycja na Dzień Kobiet, no to pamiętajcie o tym, że to Magda układała zestawienie tych produktów. Zresztą to jest spoko wybór dla eleganckiej osoby i moim zdaniem nikt nie powinien gatekeepować prezentów tylko ze względu na to, że może się z czymś kojarzyć. Beko Future Iron Spa 9130B to żelazko stosunkowo nowoczesne. Jedną z głównych ciekawostek jest system odkamieniania, ale to w zasadzie polega po prostu na tym, że jest taki specjalny pojemnik plastikowy, a potem żelazko przepłukuje się gorącą wodą po to, aby kamień nie osiadał, no i całość tam nie pogarszała swojej wydajności. Bo bardzo istotne jest to, że jest to dosyć wydajne pod kątem wyrzutu pary żelazko. Mocny wyrzut pary do 280 g na minutę w trybie turbo to coś, co bardzo łatwo i szybko pomoże rozprostować wszelkie tkaniny. Zresztą, skoro już o parze mowa, no to są tutaj inteligentne czujniki ruchu. Dzięki czujnikowi SteamSense żelazko wie, że nim poruszamy podczas prasowania, no i wyzwala odpowiedni wyrzut pary, po to, aby po pierwsze rozprostować włókna, no oczywista sprawa, a po drugie, żeby było higieniczniej, no bo taka para zabija większość zarazków. Nie bez kozery dałem wysoką notę temu żelazku, no i teraz wciąż to jest naprawdę niezły sprzęt. Myślę, że godny polecenia na prezent. A na koniec kolejny sprzęt, który kiedyś testowałem. W sumie już na tym mieszkaniu, więc nie było aż tak dawno temu. Pod koniec 2022 roku trafił do mnie blender. I to smart blender. Philips HR3760 to model o mocy 1500 W z pojemnym szklanym kielichem oraz dodatkiem dwóch bidonów pozbawionych BPA, w których też można blendować. Natomiast najważniejsze jest to, i to w ogóle czyni ten blender smart, że oprócz funkcji manualnej, a także opcji pulsowania, jest też kilka programów automatycznych. Smoothie, masło orzechowe, deser, zupa, sos, no i kruszenie lodu. Jest też funkcja czyszczenia całości. I muszę powiedzieć, że te programy automatyczne działały naprawdę dobrze. Poza tym, że podobał mi się strasznie design tego blendera, muszę podkreślić, że w zasadzie w praktyce on sobie radził praktycznie ze wszystkim. Nawet lód został zmielony bez większych problemów, a to zawsze jest dosyć duże wyzwanie dla blenderów. Do tego jest też aplikacja, ale ta aplikacja to jest po prostu ciekawostka. Producent przygotował zestaw różnych przepisów na telefon. Moim zdaniem to jest spoko opcja, ale wolałbym, żeby była sprzężona z blenderem. No ale to była taka szczypta dziegciu w beczce miodu. Tak naprawdę nie ma za bardzo do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o ten blender. Działa tak jak trzeba i będzie świetnym prezentem dla osoby, która uwielbia albo smoothies, albo zupy krem, albo robi swoje własne masło orzechowe. Ogólnie to jest przydatna rzecz, którą trudno zastąpić czymkolwiek innym. Hej, przypominam o tym, że jest jeszcze więcej propozycji, tylko że w artykule na naszej stronie tam Magda przygotowała całkiem sporo różnych sprzętów, nie tylko jakieś żelazko czy blender. Zasadniczo znajdziecie tam na pewno coś, co wpasuje się w waszą kieszeń, no i w potrzeby osoby, którą chcecie obdarować. Tymczasem wy dajcie znać, co prezentujecie kobietom w Dzień Kobiet. Czy tylko kwiatek wystarczy, czy może jakaś fajna randka dla żony, albo chociażby, nie wiem, posprzątacie w domu mamie. Odezwijcie się poniżej. Czekam na Was tam, czekam również na naszych social mediach, to znaczy na Facebooku grupie Testerzy Wideotestów, na Instagramie, na TikToku, no i widzimy się też w kolejnych filmach. Cześć!